Biegli sądowi. Dzisiaj parę słów na temat biegłych sądowych. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Tadeusz Kasprzak, jestem dziennikarzem śledczym i redaktorem naczelnym konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. Dzisiaj dwa słowa wprowadzenia mające związek z jutrzejszymi wydarzeniami, wydarzeniami szczególnymi, z wydarzeniami bardzo wyjątkowymi, z wydarzeniami, które mają bardzo wielkie znaczenie w prowadzonych działaniach, między innymi też i dziennikarstwa śledczego. Szanowni Państwo, biegli sądowi, kim są tak ci biegli sądowi, jak ten świat wygląda, czym się charakteryzuje, czy ma jakieś zasady moralne, czy jest jakaś etyka pracy tejże społeczności biegłych sądowych, ile kosztuje oficjalnie i nieoficjalnie pozyskanie odpowiedniej, dogodnej opinii biegłego sądowego, jak to wszystko wygląda, będę wkrótce na ten temat mówił i oczywiście pokazywał, udowadniał, bo nie tematy są zbyt poważne, by tylko opierać się na jakichś ewentualnych potencjalnych słowach. Szanowni Państwo, bardzo wiele lat prowadziłem różne działania rozpoznawcze. Ja nieraz już Państwu mówiłem, uchylałem rąbka swojej tajemnicy, swoich działań. Działań między innymi polegających na tym, by poznać dokładnie dany temat, nieraz wnikałem w dane środowisko, gdzie narażając własne życie i zdrowie zbierałem bardzo wielkie, bardzo cenne, unikalne materiały wywiadowcze mające związek z danym zleconym materiałem. Kochani, wracając do sedna, wracając do meritum odnośnie biegłych sądowych, tak jak powiedziałem wcześniej, niedalej w dniu jutrzejszym będę się temu przyglądał już w innym środowisku, jakim mam nadzieję, że więcej Państwu powiem. Nie dzisiaj, dlatego zapraszam do oglądania, do subskrybowania między innymi kanałów konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. Te kanały, odnośniki do tych kanałów znajdziecie Państwo na platformie YouTube, na kanale między innymi Szpony Mafii. Tam są kanały polecane i wyświetla Wam się wszystkie kanały należące i wchodzące w skład konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska, dostępnych w Polsce. Szanowni Państwo, tyle słowem zaproszenia. Będzie się działo dużo ciekawego. To są tematy trudne, to są tematy wyjątkowe, ale też tematy mające związek z dramatami życiowymi ludzi, ofiar takich biegłych sądowych, nieuczciwych biegłych sądowych. Ja tutaj nie uogólniam, że każdy biegły sądowy jest zły, czy każdy biegły sądowy jest nieuczciwy. Nie. Proszę Państwa, ja będę tylko mówił, wskazywał, pokazywał i objaśniał, jak na przykład biegły sądowy z dziedziny takiej czy takiej, jakimi kryteria, aż mi się śmieje teraz chcę, bo sobie przypominam pewne sytuacje, jak się zostaje biegłym sądowym, jak to zostać można biegłym sądowym, jak bez wymaganych na przykład uprawnień się robi to czy tamto i między innymi za pieniądze krzywdzi się swoje ofiary, swoich, że tak powiem, tutaj klientów. Także mówię, że nie ma większego problemu, by na przykład pozyskać odpowiednią, dogodną dla siebie opinię biegłego sądowego. Będę więcej o tym mówił na kanałach konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska, do których oglądania zapraszam. Do widzenia, z wyrazami szacunku, do usłyszenia. Tadeusz Kasprzak. Do widzenia.